W dniu dzisiejszym przekazaliśmy do tego Muzeum Pamięci Walki Męczeństwa Leśników Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski z gwiazdą, żeby tutaj społeczeństwo nie tylko z Pały Tomaszowa, ale wycieczki z całej Polski oglądali i podziwiali, że leśnicy zawsze nie tylko bronili lasów państwowych, ale bronili ojczyzny. Czesław Tarchalski, mój stryjeczny dziadek, walczył o wolną Polskę, cierpiał o wolną Polskę. Niestety nie dożył naszych czasów, nie dożył wolnej Polski, zmarł w 81 roku w styczniu. W rodzinie był tak zwanym cichym bohaterem. Głośno o jego dokonaniach we Włoszczowie, w Radomskim, w Jędrzejowskim nie mówiło się, mówiło się o tym w rodzinie. W wolnej Polsce, kiedy można o tym wszystkim mówić otwarcie, jest dla nas bohaterem,